Włos się jeży na głowie tak o poprawkach do projektu budżetu. Na przyszły rok, mówi prezydent Ludomir Handzel. Poprawki przygotował klub radnych PiS Wybieram Nowy Sącz, choć pod dokumentem widnieje podpis radnej Teresy Cabały. Włos się mi zjeżył na głowie, jak to przeczytałem i raczej to traktuję, że jest to science fiction. No, rozumiem, że to wniosek jednej pani radnej. Na szczęście widzę tylko jeden podpis i myślę, że to może koledzy radni też wytłumaczą pani radnej, że błądzi i nie powinna iść tą drogą. Bo według Ludomira Handzla poprawki do projektu budżetu mogą na przykład pozbawić mieszkańców karty Nowosądeczanina. To między innymi odebranie karty Nowosądeczanina mieszkańcom Nowego Sącza, albowiem obniża całkowicie wydatki na kartę Nowosądeczanina w MPK. Także chcę zlikwidować pomysł budowy lodowiska, no bo pewnie tutaj z kolei jest kierunek taki, że będzie to następny sukces dobrej zmiany w Nowym Sączu, więc lepiej, żeby się w Nowym Sączu nic nowego nie budowało, żeby młodzież nie miała gdzie iść na łyżwach, żeby nie miała nowego miejsca do rekreacji. Bzdura totalna, komentuje wypowiedź prezydenta radna Teresa Cabała. Zgodnie z procedurą wnioski do projektu budżetu mogą zgłaszać tylko komisje lub pojedynczy radni, choć wspomniany dokument to efekt analizy budżetu i stanowisko całego klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. I jak dodaje radna, proponowane poprawki nie zagrożą programowi Karta Nowosądeczanina. Z pozycji lokalny transport zbiorowy radni proponują ściągnąć 4 100 000 zł z wydatków bieżących. Ale jeżeli przewidywane wykonanie jest na poziomie 15 milionów i pan prezydent proponuje 22 miliony, czyli jest wzrost kolosalny o 7 milionów, gdzie w 2020 roku była zarówno karta Nowosądeczanina, prawda? Była karta Nowosądeczanina, był okres pandemii, czyli to wykonanie 15 milionów i 22 miliony. Dlaczego taki skok? To jest na wydatkach bieżących. Stąd proponujemy ściągnięcie kwoty 4 100 000. Dodatkowo radni chcą ściągnięcia z promocji 300 000 zł, a całą sumę, czyli 4 400 000 zł, przeznaczyć na dopłatę mieszkańcom do taryf za wodę i ścieki. Uważamy i tak proponujemy, że tak, budowa krytego lodowiska może poczekać. Może poczekać jeszcze. To nie jest najpilniejsza inwestycja dla miasta w tym momencie. Radna Teresa Cabała rozwiewa też obawy prezydenta związane z budową stadionu. I o ironio, również w tej poprawce jest próba zablokowania poprzez machinacje przy WPF-ie, czyli właśnie takiej prognozie finansowej wieloletniej, aby prezydent Nowego Sącza nie mógł podpisać umowy na budowę stadionu. Tutaj znowu się pan prezydent rozminął z prawdą. Budowę stadionu realizować będzie spółka celowa powołana do tego celu. To spółka będzie podpisywać umowę na budowę stadionu. Także nic tutaj, absolutnie nic tutaj panu prezydentowi nie blokujemy. A nad ostatecznym projektem budżetu na 2021 rok radni będą dyskutować podczas sesji Rady Miasta, którą zaplanowano na 29 grudnia.